czytamy i nie czytamy, bo są oczywiście grupy, które ciągle czytają. Na uniwersytecie mamy wspaniały, ciągły kontakt z młodzieżą i młodzi ludzie ciągle piszą wiersze, dyskutują o nich, czytają, kłócą się o nie. Coraz więcej jest w Polsce poezji angażującej w to, co dzieje się u nas na ulicach albo w klimacie naszej planety, więc czytamy i to nie znaczy, że nie należy czytać więcej. Warto czytać także klasyków. Polski parlament podjął ważną, mądrą decyzję, żeby przyszły rok, rok 2021, był rokiem Lema, Norwida, Baczyńskiego i Różewicza, wspaniałych polskich pisarzy, którzy nie tylko mówią wiele o przeszłości Polski, ale u każdego z nich znajdziemy coś o tu i teraz. Różewicza brakuje przede wszystkim w kulturze polskiej, bo Tadeusz Różewicz był osobą, która stawiała poważne pytania w literaturze i te dotyczące historii, życia społecznego, etyki, filozofii, nowoczesnej polskiej tożsamości. No, tego nie da się zastąpić, ale brakuje też Różewicza tak realnie, osobowo. Czasami zdarzało się przecież, że przychodził na spotkania autorskie, czasami te spotkania były jemu poświęcone. Pamiętam, że Różewicz bardzo lubił spacerować po Parku Południowym. We Wrocławiu znalazł się w 1968 roku, w świetnym okresie dla kultury Wrocławia, dla teatru, dla czasopism, dla wydawnictw wrocławskich. Wrocław był wtedy jedną ze stolic kulturalnych Polski i to Różewicza przyciągnęło do naszego miasta. Na początku mieszkał przy ulicy Glinianej i wtedy napisał kilka takich utworów, że tramwaj przejeżdża mu przez mieszkanie. Potem przeprowadził się na Januszowicką obok Parku Południowego, a tam był znowu słynny śmietnik, który stał za oknem i stał też w twórczości Tadeusza Różewicza, bo cała współczesna kultura poniekąd jest śmietnikiem i Różewicz był jednym z pierwszych, którzy to odkryli i opisali. No, ale brakuje też Różewicza jako w pewnym sensie takiego patrona i autorytetu dla kultury Wrocławia. Prezydent Rafał Dutkiewicz mówił, że naszym wspólnym wrocławskim największym dobrem kulturalnym jest Tadeusz Różewicz. No i miną lata, może dekady, zanim ten brak uda się zapełnić. Różewicz bardzo często mówił też o sprawach społecznych i publicznych, chociaż, jak zaznaczał, czasami wbrew sobie. To nie jest przede wszystkim zadanie poety. Zadaniem poety jest problematyzowanie tych rzeczy i wyrażanie ich pięknie. Zadaniem dramaturga jest tworzenie scen i sytuacji dialogicznych. Ale od czasu do czasu, zwłaszcza w listach, felietonach Różewicza, jego szkicach, a to jest ogromny materiał, wspaniały dla badacza literatury, można znaleźć takie uderzenie w punkt, w sam środek tego, co się dzieje. I to poczynając od lat 40., kiedy Różewicz debiutował, przez cały okres PRL-u i potem w okresie III RP różne dziwne rzeczy niepokoiły Różewicza. I myślę, że dzisiaj, gdyby ciągle prowadził swoje zapiski, notatki, dziennik, pisał felietony i listy, to dzięki jego głosowi i spojrzeniu trochę lepiej rozumielibyśmy to, co się z nami właśnie dzieje. Na ulicach miast, albo w gospodarce, albo w pandemii, albo w tych wszystkich sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą, a Różewicz był niezwykle czuły na historię. Tylko doświadczał je w skomplikowany sposób. To nie tylko historia militarna, ale też historia przemian nowoczesnego człowieka w Polsce. Historia zmian naszej kultury, historia wielkich migracji, które towarzyszyły mieszkańcom Polski w XX wieku. Historia wreszcie cielesności, obyczajowości, seksualności. To wszystko Różewicz świetnie wychwytywał i jestem pewny, że dzisiaj wychwytywałby równie znakomicie. Trudno powiedzieć, co jest najważniejsze, najbardziej aktualne. Ja powiem, co jest dla mnie ulubione. Wspaniałe rzeczy, które powstały, kiedy Różewicz wiązał się albo już był wrocławianinem. No, cykl felietonów i szkiców pod tytułem Margines Ale, wydanych już w XXI wieku książkowo, ale wcześniej publikowanych na łamach wrocławskiej Odry, no to tam Różewicz z marginesu, jakby trochę z boczku, półgębkiem komentuje to, co dzieje się w Polsce od końca lat 60. przez lata 70. Właśnie takiego komentarza, kogoś bardzo wnikliwego,
ale nie stojącego w środku, tylko z boku widzącego więcej, w tej chwili potrzeba. Wspaniałym tomem jest przygotowanie do wieczoru autorskiego. To jest najlepszy tom esejów, szkiców, które ukazały się wtedy w środkowym PRL-u. I one opowiadają o tym, jak zmienia się świat, jak nagle do świata literatury i prasy wchodzi telewizja i całkowicie do góry nogami wszystko przewraca. To w naszych czasach takich zjawisk i technologicznych, i przyrodniczych, które wszystko do góry nogami przewracają, nie brakuje. Poczytajmy jeszcze raz Różewicza, a może zrozumiemy, jak się do tego wszystkiego zabrać.